Kukurydza pod folią. Kolejny odcinek. No teraz to już chwilę przed koszeniem. Jest 7 października. Przedwczoraj był przymrozek i to intensywny. Jak to wygląda? No tak to wygląda. Zmierzyłem wilgotność. Wilgotność wynosi. A nie, nie zmierzyłem jeszcze, dopiero się mierzy. Jest około 30. Nie, zmierzone. 35% była wilgotność. Tak, i teraz co ja tu zrobiłem? Zrobiłem w ten sposób. Wchodzimy w środek, czyli wszedłem w środek. Odmierzyłem sobie 5 metrów. To jest początek miarki. Początek miarki. O, i tutaj na tej mamy, a tutaj. Już poobrywałem sobie, o tak poobrywałem tu jak widać. Zerwałem wszystkie kolby na odcinku 5 metrów. 5 metrów. O. 5 metrów. I wrzuciłem reklamówkę. Tak? No to idziemy teraz do reklamówki, żeby ją zważyć. Może dwie reklamówki nawet, nie? Się przygotowałem do zajęć. Chłodno jest, kurczę, jest jakieś 7 stopni, tak? Mamy tutaj wagę. Jakaś tam ta waga. Ciekawe, czy damy radę za jedno ucho. Tak, dało radę. 7,05. 7,05 to jest jedna reklamówka. I teraz druga. Ile tu wyszło? 6,20. 6,20. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz ta. No taka waga, 7,10. 7,10. A tu nie było. To już nabije. Tak, czyli mamy tak. 7,10. 7,1. Dodać. Dodać. Sześć dwadzieścia. Dodać. 6,2 równa się 13,3 kg z 5 metrów. Hektar ma 100 na 100, tak? Czyli żeby zrobić z tego 100 metrów bieżących, to trzeba pomnożyć to razy 20. Razy 20 równa się, czyli 266 kg z jednego rządka kukurydzy o długości 100 metrów. I teraz rządków na hektarze co 75 cm jest rządek. No to wszystkich nie ma. No bo przeszła deszczownia, tak? No ale wszystkich rządków jest 133. Razy 133 rządki równa się. Tak, to jest wynik z hektara w kilogramach. I teraz jak sprawdzałem, osadka waży między 16 a 19% całej wagi kolby. No to przyjmijmy, że 20% trzeba odjąć na wagę osadki. Minus 20%. Tak to wyszło. A może żeby w tonach było, to jeszcze podzielimy to na 1000. Podzielić na 1000. Tak, czyli 28,3 tony. To jest po zmierzeniu 5 metrów bieżących. Po zważeniu z 5 metrów bieżących. Tak to wyszło. Kombajn lada dzień, także nie wiem, no no ma popadać w sumie to może w przyszłym tygodniu i wtedy będzie wszystko wiadomo. W przyszłym roku koniecznie więcej wody, czyli mam plan, żeby wybudować jeszcze jedno studnie, może jeszcze dwie. I jeśli już mamy wodę, to koniecznie pod folią.
I chyba dłuższe trwało, nie 320, tylko jakby się dało, to trochę dłużej. Dziękuję wszystkim za śledzenie odcinków. No i wszystkiego dobrego. Do widzenia.